proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Wielu z was jest szykanowanych przez to, że stajecie za prawdą i ci, którzy was szykanują, nie zgadzają się z tym i robią wokół tego strasznie dużo hałasu, twierdząc, że to wy jesteście zwiedzeni. Ale Słowo Boże mówi, że ci, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, nie służą Panu naszemu Chrystusowi. Trzeba zrobić sobie w głowie prostą rzecz, że ludzie, którzy występują przeciwko prawdzie Bożej, bez względu na to, jaka jest to prawda, nie służą Bogu. To mogą być odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, ale to ludzie, którzy nie służą Bogu, służą własnemu brzuchowi. To znaczy, że oni mają takie przekonania, które im osobiście pozwalają na niekonfrontowanie zaburzeń ich życia. Rozumiecie to? Ludzie przyjmują taką naukę, która pozwala im nie konfrontować. Tak było od wieków. I zawsze ci ludzie będą przeciwstawiać się tobie, który trwasz w ortodoksyjnej nauce. Ja lubię słowo ortodoksja, bo słowo ortodoksja, ono jest słowem związanym z bezkompromisowością. Człowiek ortodoksyjny to człowiek bezkompromisowy. Rozumiecie, to jest bardzo ważne słowo i słowo, które tak naprawdę powinno definiować każdego z nas. Ortodoksja to nie jest religia, to nie jest jakikolwiek sposób prawo, ale to jest bezkompromisowość. Paweł o tym pisze tutaj. Zawsze będą ludzie, którzy będą wzniecać spory w związku z tym, w co ty wierzysz. I ty musisz być pewny w 100%, że to, w co wierzysz, rozumiesz, to ma najwyższą rangę jakości. Musisz być pewny, bo jak nie będziesz pewny, to zachwianie, które przyjdzie do twojego życia w wyniku takich szykan, będzie dotkliwe i bolesne i może cię nawet wykoleić. Jak się będziesz dzisiaj modlił, to módl się, powiedz: Boże, ja chcę, aby Twój Święty Duch, Duch Ortodoksji, przenikał całe moje życie w każdej chwili, abym nie uległ niczemu, co z zewnątrz będzie próbowało mi to wykraść, abym nie uległ religii, humanizmowi. Chcę, żebyś tak się modlił, ponieważ czas, w którym żyjemy, to jest czas, gdzie ludzie będą bronić swoich praw. Rozumiesz? A im bardziej będziesz cisnął w prawdzie, tym bardziej będą wznietać spory w stosunku do twojego życia. I nie wolno ci pomyśleć, że coś jest nie w porządku. Choćby 100 tysięcy ludzi krzyczało ci prosto w twarz, że nie masz racji, ty musisz stać na ortodoksyjnej prawdzie. Nieważne, kto to będzie. Niech krzyczą. Oni bronią własnego brzucha. Oni się bronią przed tym. Rozumiecie? I będą się bronić. Tak wygląda system religijny. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, że dałeś nam ducha rozumu, że dałeś nam ducha bojaźni Bożej, że poprowadziłeś nas do miejsca, w którym bezkompromisowo wierzymy w Twoje prawdy. Dziękujemy Ci, że na nich stoimy i że nic nie wymrze nas z tych praw. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, ogłaszamy naszą odporność na chory system tego świata. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie. Uwielbiamy Ciebie, Królu nas. Jedyny Królu. Wywyższamy Ciebie, Święty Boże nas. Ciepło morskich rąk przeżywa wciąż. O,
Oh,
Jesteś mocny, jesteś silny, jesteś potężny. Ogłaszamy, że Twoje imię jest większe niż okoliczności. Twoje imię jest większe niż okoliczności. Twoje imię jest większe niż okoliczności. Thank you.
zobaczyłem anioła stojącego. Jedna jego noga stała na ziemi, droga na Boże. Zjawisko to było straszne. I upadłem. I ręka jego mi podniosła. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie. Nie bój się, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane i ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwia mi się przez 21 dni. Lecz to Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić słowo. Musisz przebić się przez każdą twoją myśl, każdą twoją emocję. To w duchu jest świątynia Pańska. Demoniczne siły atakujące myśli i emocje przeszkadzają, aby odebrać słowo od Boga. Nie skupiaj się na tym, co myślisz. Nie rozważaj różnych rzeczy teraz. Z tego ducha płyną słowa prosto do nieba. Ale żebyś mógł odbierać od Boga, musisz wielokrotnie stoczyć pewnego rodzaju walkę. Walkę, która jest w twoim umyśle. Tak jak za dni dawnych, demoniczne siły stały na skrajach niebios i ziemi. Tak dziś przesunęły się na umysły ludzi. Niebo dziś jest wolne. Ale ty musisz zawładnąć nad swoim umysłem. Nie myśl, tylko módl się. Nie myśl. Nie rozważaj życia teraz. Nie rozważaj życia. Nie rozważaj życia. To nie jest czas rozważania życia. Uwielbiaj Boga. Podnoś do jego głosu. Nie locha szenna, ale prawie.
żony święte. Ty, który dajesz chleb w obfitość. Stop.
prawdy, duchu prawdy, duchu prawdy, duchu prawdy, manifestuj się, manifestuj się, manifestuj się, duchu prawdy.
Bądźmy zaangażowani, bądźmy zaangażowani.
przekroczysz granicę. Kiedy nawet odniesiesz jakiś sukces, to i tak musisz dalej iść i przechodzić granicę. Cały czas. Do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Zawsze. Człowiek chodzący z Bogiem zawsze ma wąską ścieżkę, którą idzie. Zawsze. Pełna Ewangelia nie polega na tym, że wychodzisz na jakąś przestrzeń i tam nie ma przeszkód. Przeszkód nie będzie w niebie. Zrozum to. Oswój się z tym. Nie czekaj na czas, kiedy nie będzie przeszkód w twoim życiu. Wielu z was może tak czeka. Podejmij dziś decyzję, czy będziesz w 100% aktywny w Królestwie. W 100% aktywny. I będziesz dalej szedł i pokonywał kolejne swoje przeszkody. Przeklnij wszelką stagnację. Masz bardzo dużo. Bardzo dużo masz. Bardzo dużo. Powiedz, Boże, ja nie będę bał się tych przeszkód, które są. One nie są ważne, bo ja mam siłę od Świętego Ducha, żeby je przechodzić. Widzę to. Widzę to. Był taki moment w życiu jednego z proroków, kiedy szedł ze swoim uczniem prosto w armię nieprzyjaciela. I uczeń panikował i mówił: Mistrzu, jakże wielu jest tamtych. Co my tu możemy zdziałać? A prorok mówił: nie bój się, chodź. Bo stary prorok był. Szedł i mówił: nie bój się. I pomodlił się, mówi: o wielki Jahwe, otwórz jego oczy. Niech zobaczy, że więcej jest tych, którzy są z nami, niech tych, którzy są przeciwko nam. I Jahwe otworzył oczy sługi. I sługa ujrzał obozy anielskie. Tysiące obozów anielskich. Prorok to wiedział. Dla niego ta mała, nieprzyjacielska armia była pyłkiem. On widział obozy anielskie. Niech oczy twoje będą otworzone teraz. Zobacz, że więcej jest tych, którzy są po twojej stronie. Niech tych, którzy robią ci problemy w życiu. Przeszkody to drobiazg w życiu. Drobiazg. Może modliłeś się w życiu, żeby nie mieć przeszkód. Może modliłeś się do Boga i mówiłeś: Boże, mam już dość tych przeszkód. Wiesz, co to była za modlitwa? To była modlitwa o śmierć. Do takich ludzi przychodzą potem duchy śmierci. Bo na ziemi prześladowania mieć będziecie, powiedział Mesjasz. On to powiedział. Tego nie można przewierzyć. Tego nie można wyznaniem załatwić. Trzeba zrozumieć, że mamy moc Świętego Ducha, aby przejść każdą przeszkodę. Każdą przeszkodę. Oto życie chrześcijanina. Życie pełne przeszkód. Rozumiesz? I życie pełne mocy do przechodzenia tych przeszkód. Zobacz, że więcej jest tych, którzy są po twojej stronie. Spójrz na swojego ducha. Zobacz aniołów, którzy cię otaczają. Sługi Boże, potężni mocą i chwałą, którzy pomagają ci w każdej dziedzinie życia. Nie musisz iść sam. Nie musisz działać sam. Oni są z tobą. Tak współpracuje Duch Święty z ludźmi. Tym ludzi ma mylne pojęcie o Bogu. Oni mówią: Panie pomóż, ich życie jest: Panie pomóż. Bóg pomógł ci. Bóg ci pomógł. Bóg cię osłonił, ochronił, zabezpieczył. Z czymkolwiek się borykasz dzisiaj, z czym się borykasz? Z czym się borykasz? Powiedz: Boże, ja chcę tylko zobaczyć rozwiązanie.
również. Otwórz oczy i zobacz teraz rozwiązanie. Boże rozwiązanie. Modlisz się o zmianę w swoim charakterze. To nie uciekaj od ludzi, tylko idź między tych ludzi. Niech cię przejadą, a charakter twój się ukształtuje. Bo tak działa Pan. Ludzie kładą na siebie ręce i mówią: Boże, niech cierpliwość twoja wpłynie na mnie. To modlitwy do diabła, nie do Boga. Do diabła się modliłeś. Przeproś Boga teraz za to. Idź do ludzi. Do ludzi. Ojcze, ja modlę się, niech otworzą się oczy na rozwiązania twoje. Niech ludzie widzą rozwiązania. Niech widzą rozwiązania. Ja ustanawiam teraz święte strategie.
przywiązany do stereotypów ojcze. W imieniu Jezusa. Niech ludzie zobaczą. Ojcze, ja modlę się teraz. O to, aby mieli objawienie. Aby widzieli to. Hallelujah. Jeżeli to zobaczyłeś, to się rozwiąż. Odwiąż się od tego słupa. Odwiąż się. Odwiąż się. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Yeah.
to bardzo ważne, żeby postępować wedle co? Wedle tego, co On mówi do ciebie. Było kiedyś to jedno małżeństwo, które pojechało na misję. I nie zrobili tego, co Duch Święty powiedział, żeby zrobili. Zrobili zupełnie odwrotnie. Dodali coś do tych słów, które Jezus do nich powiedział. I niewiele im z tego wyszło. Kiedy zaczęli się modlić, to Duch Święty ich nakierował na słowa, które mówił do nich. Nie mówiłem do was o tym. Mówiłem, że macie ewangelizować. To bardzo ważne, aby postępować wedle wzoru. Wedle tego, co masz w swoim duchu, co masz w swoim sercu. Cudowny Jezus, cudowny Jezus.
wzywamy Cię. Duch mocy, duch prawdy, lecz wzywamy Twoje potężne imię.
Coś się wstrzymuje. Masz różne blokady. Masz to w sercu, ale nie robisz tego. Nie w taki sposób, jak ci Bóg to włożył. Wyjdź do przodu. Jesteście powołani, aby głosić Ewangelię. Aby głosić Królestwo Boże. Musicie głosić Królestwo Boże. Cały czas. Cały czas. Módl się, powiedz, że będziesz to robił. Ojcze, jak będzie robił. W imieniu Jezusa. Ja wzbudzam to w nich, Ojcze. Dziękuję Ci, Jezus. Bardzo jestem.
przejęli autorytet nad religią i humanizmem w tym kraju. Jesteśmy odpowiedzią dla tego kraju. Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Do końca naszych dni będziemy głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony i wskrzeszać zmartwych. Będziemy budować kościoły po tym kraju. Będziemy przeciwwagą dla chorego systemu religijnego. Nie zostawimy suchej nitki na żadnej demonicznej sile, która chciałaby przeciwstawić się Bożemu posłannictwu do tego kraju. Ogłaszamy w imieniu Jezusa teraz z miejsca autorytetu, że ten kraj należy do Jezusa Chrystusa, że Polska należy do Jezusa Chrystusa, a my jesteśmy zbrojnym ramieniem Boga. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Mówimy teraz do Ciebie, śpiący Kościele, obudź się. Niech Twoje serce zacznie bić pełnią życia. Odrodziłeś się z Bożego Ducha, stałeś się człowiekiem nieba, ale cofnąłeś się, zasnąłeś. Mówimy do Ciebie z miejsca proroczego autorytetu. Wstań! Wstań, Kościele! Obudź się! Stań na wysokości zadania! Rozerwij swoje serce! Pokutuj ze stagnacji! Podejmij decyzję, że będziesz zmieniał rzeczywistość! Przestań bawić się w religię! Zostaw to! Zaniechaj tego! Tyś zbrojne ramię Jahwe! Wstań, Kościele! Wstań, Kościele! Grajcie! Halleluja! Uwielbiamy Ciebie, Święty Boże! Uwielbiamy Ciebie! Uwielbiamy Ciebie za to, że jesteś z nami! Halleluja! Za to, że jesteś królem naszym! Zatrzymał się. I ona wysiadła z tego samochodu
i podeszła do patrolu policyjnego, który tam stał. Zapytała, co tu się stało. I policjant powiedział, to był wypadek, zginął człowiek. I zapinali tego człowieka w worek właśnie. Ten policjant się odwrócił na chwilę, a ona już odpinała ten worek. Kładła na niego ręce i zaczęła krzyczeć, wstawaj w imieniu Jezusa. Kiedy policjant to zobaczył, podbiegł do niej. Mówi, co pani robi? Mąż niewierzący zaczął przepraszać tego policjanta. Mówi, przepraszam, moja żona taka jest, ona wierzy w takie rzeczy, że można wskrzeszać zmartwych, to ją uczą w takim kościele. Przepraszam, zaczął z nim rozmawiać. I kiedy znów policjant zwrócił głowę, tamten już miał otworzone oczy. A ona nim dalej szarpała i mówi, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ona go wskrzesiła z martwych. Ona go wskrzesiła z martwych. Ta prosta kobieta spod kijowskiej wsi. Bo ona uwierzyła w to, co pastor powiedział jej w kościele. Że ona może to, co Jezus. Ona nie znała teologii. Ale ona posłuchała tego, co powiedział jej ten pastor. Ona w to uwierzyła. Rozumiecie? W tym kościele ludzie w to uwierzyli. Oni tam w to uwierzyli. Oni w to uwierzyli. Możecie to, co Jezus. Jeśli chcecie. I musicie próbować. Nie czekać na jakiś impuls z nieba. Błagam was. Nie czekajcie na impulsy z nieba różne. Możecie nie doczekać. Ta kobieta nie czekała na impuls z nieba. Ona miała w swojej głowie to, co jej powiedział ten pastor. W ten sposób jej wiara została poruszona. Była prosta, więc intelekt nie przeszkadzał jej w tym, aby to zrobić. Rozumiesz? Była prosta. Módl się o uproszczenie myśli twoich. Uproszczenie. Skoro on coś powiedział, to tak jest. Próbuj. Nawet jeśli 100 razy ci się nie uda, bo gdzieś zabraknie ci wiary, próbuj po raz 101. Głosić. Uzdrawiać. Wypędzać demony. Wskrzeszać z martwych. Nawet jeśli miałbyś 100 razy zrobić z siebie wariata. Nawet jeśli wszyscy pokazywaliby na ciebie palcem, powiedzieli, on jest nienormalny. To ty po raz 101 idź do rób. Niech sobie połamią na tobie te palce. Takich ludzi potrzeba do przywrócenia. Nie mądrków, którzy wszystko wiedzą, a nic nie zrobią. Rozumiecie? Ten kościół rośnie tam w Kijowie, bo oni wierzą w to, co się tam mówi. Rozumiecie? Tygodni po tym kazaniu tego pastora, że oni wszystko mogą. Podczas głoszenia podszedł do niego jeden ze starszych i podał mu kartkę. Na tej kartce było napisane tak. Pastorze, człowiek na sali umarł. Ale nie przerywamy nabożeństwa. Modlą się o niego. Niech nabożeństwo trwa. Po 15 minutach przynieśli mu drugą kartkę. Już żyje. Rozumiecie? Oni nie przerwali nabożeństwa, bo ktoś umarł. W tym kraju przerywało się nabożeństwa, bo koronawirus się pojawił, a w tamtym kościele nie przerywało się nabożeństwa, mimo że ktoś umarł na sali. Rozumiecie?
wiecie różnicę? Uwierz w to, że możesz to, co Jezus. Wszędzie i zawsze, w każdej dziedzinie. Jeśli twoje myśli są przeszkodą, to uznaj je za opresje diabelskie. Rozumiesz? Jest napisane, jeśli ręka cię korszy, to odetnij ją. Jeśli myśl cię korszy, to odetnij ją. Stań się bezmyślny. Ponisz swoje myślenie. Odetnij to, co cię korszy. Odetnij. Rozkminki różne, rozważania. Odetnij. Bo lepiej bezmyślnym wejść do królestwa i dostać nagrodę, niż z głową pełną teologii iść i nie dostać nic. Rozumiesz to? Lepiej bezmyślnym wejść do królestwa. Pomóż się teraz i powiedz, Boże, chcę, aby każda przeszkoda padła. Każda przeszkoda, która przeszkadza mi w tym, aby w praktyce realizować Twoje słowa, że mogę to, co Ty. Mogę to, co Ty. Mogę jak Ty żyć. Mogę jak Ty kochać. Mogę jak Ty uzdrawiać, jak Ty wskrzeszać, tak jak Ty wypędzać demony. Mogę jak Ty prezentować niebo. Mogę jak Ty mieć charakter Ojca. Mogę tak jak Ty. Mogę jak Ty nie poddać się grzechowi. Mogę jak Ty zarządzać aniołami. Mogę jak Ty poświęcać się drugiemu człowiekowi. Mogę jak Ty położyć życie za innych. Mogę jak Ty wstać z martwych. Mogę jak Ty wstać z martwych. Tak jak Ty mogę wstać z martwych. Wszystko mogę. To, co Ty. Ojcze, Ty widzisz wiarę ludzi. Modlę się zgodnie z ich wiarą teraz. Niech każdy z nas, Duchu Święty, doświadcza Twojej obecności na nowym poziomie od dzisiejszego dnia. Halleluja. Będzie.